Halo, halo, dzień dobry, witam Państwa. Po raz kolejny Mariusz Solecki, co Was zapewne nie dziwi, bo jesteście na tym kanale. Witam w kolejnym odcinku z kariery WRC Generation w oczekiwaniu na WRC od EA. Kontynuujemy naszą karierę odchodzącej generacji WRC. Słuchajcie, porozmawialiśmy ostatnio troszkę w komentarzach pod ostatnim odcinkiem i podjęliśmy wspólnie decyzję, że po prostu do premiery WRC Generation będziemy sobie kontynuować tą karierę. Żeby po prostu nie było przestoju. Tak jak mówiłem, rzadko pojawiam się w domu, a jeżeli mam możliwość coś nagrać, no to po prostu nagrywamy z tej gry, którą mamy dostępną, tak? I co dzisiaj przed nami? Dzisiaj Raid Estonii. Z tego co pamiętam, bardzo szybkie, ale też w tej grze przynajmniej bardzo śliskie szutry. Nie pamiętam za dobrze tych odcinków, ale to tak jak ostatnio. Mam nadzieję, że jakoś ukończymy i Ford będzie z nas zadowolony. Na czele z Malcolmem Wilsonem, tak? Jedziemy do Estonii. Oczywiście, jak zawsze, przejeżdżamy odcinek testowy i wybieramy opony. Ja sobie to wybiorę sam, żeby jak zawsze was nie nudzić moimi rozważaniami na ten temat. Okej, opony wybrane. Wziąłem, jak zawsze, jeden komplet twardy, który użyjemy tutaj na najprawdopodobniej na Epic Stage 14-kilometrowy i 5-kilometrowy Power Stage, bo tu będzie musiała wjechać jedna, jeden set opon i to już będzie 20 km, więc już mogą te miękkie się poddać. Zwróćcie uwagę, jakie to będą ciekawe zawody pod tym względem, że pierwsze dwa odcinki specjalne, tak naprawdę testowy i Elva, czyli pierwszy prawdziwy OS, będzie w miarę suchy, a potem od drugiego odcinka specjalnego mamy burza, tutaj pochmurno, znowu deszcz, deszcz, burza, 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 deszcz i power stage deszcz. Także no będzie ciekawie według mnie. Myślę, że będzie dość ślisko, tym bardziej, że na tych estońskich szutrach jest, nawet jak jest sucho, dość ślisko, nie? A jak jeszcze wiedzie deszcz, no to będzie w ogóle ciekawie. Ale super, myślę, że takie odcinki chcecie oglądać, żeby coś się działo, tak? Zakładamy opony. Zastanawiam się nad setupem, ale może spróbujemy pojechać dzisiaj na regularnym szutrze. Ostatnio miałem problem ze swoim własnym setupem. Auto było za twarde. Sprawdźmy, jak to zadziała tym razem. Jedziemy na odcinek testowy. Nasza piękna puma. Potem już nie będzie taka piękna, więc możemy się nacieszyć tym widokiem. Nie przedłużamy, jedziemy. Odcinek testowy. Zobaczymy, jak dobrze pamiętam te odcinki. One były na tyle charakterystyczne, że niektóre przejścia pamiętam, ale to i tak nie będzie, wiecie, jakiś kosmos. Ruszamy. 5, 4, 3, 2, 1, go! O co tu się stało? Andrzej jeszcze liczył, a już zegar pokazywał 0. To takie bardzo realistyczne, że tak powiem, że mógł się pilot pomylić. Akurat Andrzej by się nie pomylił, bo nie wiem, czy wiecie, to jest kierowca, z którym sporo jeździłem, ale miałem okazję przejechać z nim jako pilotem i naprawdę chłop ogarniał. Ja byłem w szoku, bo myślałem, że aż tak dobrze nie będzie. No, jest bardzo ślisko. Bumpy into left 2 and right 3 and left 6 into right 2 into left 3 keep in 30 big jump and right 5 było blisko opon. Szczerze, ten setup nie wygląda źle, więc jedziemy na nim. Myślę, że pod Estonię ten defaultowy jest wystarczająco fajny. Pięknie. Naprawiamy samochód. Nawet umyją furę, to jest fajne. Wejdę sobie jeszcze na chwilkę w ustawienia gry, co wam przyspieszę. Ok, jesteśmy z powrotem. No cóż, nie przedłużamy, bo zauważyłem ostatnio, że bardzo dużo mówię na serwisach. I przez to nie macie czystego gameplayu i czasami bywa to dla was zapewne nudne. Więc postaram się troszkę mniej paplać pomiędzy odcinkami.
Ok, jesteśmy na starcie. Ruszam ponownie. Miałem crasha gry. Tak na początek. Fajnie. Na szczęście nie crasha mojego. Dużo zawodników wspominało, że rajd Estonii to jest charakterystyką taki rajd bardzo zbliżony do rajdu Polski. I szczerze mówiąc, jestem w to w stanie uwierzyć, bo popatrzcie, długie, proste, duże prędkości. Pamiętam jak swego czasu Liu Qianyu, ze względu na to, że w tym rajdzie tak bardzo liczą się prędkości maksymalne, chyba wygrał całe zawody, albo był w czołówce. Musicie mnie poprawić, bo dobrze nie pamiętam. Lancerem R4 z R5-kami, także to pokazuje, że no tutaj te prędkości są bardzo wysokie. Inna sprawa, że takie szybkie odcinki wcale nie są łatwiejsze od tych bardziej technicznych. Ja bym powiedział w drugą stronę, że właśnie są raczej trudniejsze, tak? Bo tutaj wszyscy muszą iść bardzo podobnie, gaz w podłodze i tak dalej. I małe błędy jest potem bardzo ciężko zrekompensować. Jeżeli są bardzo techniczne odcinki z dużą ilością zakrętów, no to wiecie, jest tak naprawdę gdzie ten czas nadrabiać na wielu zakrętach, a przeciwnicy mają więcej miejsc do popełnienia błędów. My w sumie też. Natomiast przy takich bardzo szybkich odcinkach wszyscy idą pół odcinka na odcięciu, jedno, dwa odjęcia gazu za szybko skutkują tym, że no ciężko coś takiego odrobić. No, Puma na szutrowym zawieszeniu nie za dobrze sobie radzi na asfalcie. Miałem wrażenie, że się przewrócimy ze dwa razy. Left 5 narrows, ok. Into left 5 titans. Into right 4 medium and right 5 hard break 30. Ale go tu wypluło. Mocy mi coś brakuje w tej pumie. Junction square left opens 80. Aucie rail 1. Niemożliwe wręcz. Over crest left 4 narrows 80. Right 1 300. Bardzo dobrze. Over crest, keep middle, left 5 short, into right 3. Into left 2 and right 3, tightens. I szczerze, ten defaultowy setup tutaj spełnia, sprawdza się. And over crest, right 4 short, nie jest źle, naprawdę. Co nie znaczy, że zaraz nie będziecie mieli jakiegoś dzwona, bo to wszystko przed nami, jak w każdym moim rajdzie. Jestem trochę jak Colin, jeżeli chodzi o częstotliwość dzwonów, tylko niestety brakuje jego prędkości. To bardziej jak Adrian Formo. On lubił palnąć, a niekoniecznie był szybki, tak? Już jesteśmy na środku odcinka, Andrzej. Oj! Mówił w sumie keep in. Right 5 short into left 6 50. Left 5 don't cut and finish. Tu za wolno. Ale nie jest źle. Prawdę mówiąc, jak na to co robiliśmy ostatnio w Kenii,
nie najgorzej. Także pierwszy odcinek pada naszym łupem. Co pragnę zaznaczyć, nie dotykałem od ostatnich zawodów poziomu trudności. Tylko w tej grze tak czasami jest, że ci dadzą 10 sekund, a na następnym odcinku dostaniesz 30, tak? To nie jest tak bardzo zrównoważone. Łaj, leje, zapomniałem, że dzisiaj na tym OS-ie ma być deszcz. Puma już i tak jest brudna, to nie jest problem. Jeszcze jak w moim przypadku zawsze delikatny, szybki setupik ustawień graficznych. Bo cały czas jeszcze mam trochę problemy z nagrywaniem. Nie podoba mi się, widzicie co się dzieje z teksturą pod Pumą? Trochę miga, no, ale na szczęście w samochodzie tego nie widzimy. Jedźmy ten błocny odcinek. Gdzie były wycieraczki tu, dobra? We're off. 30, flat left 50. Left 3 short, 30. Right 3 tightens into flat left 30. Flat right jump and caution, right 4 medium tightens 30. Left 4 tightens into right 6. No jest ślisko. Z plusów rajdów shooterowych nie trzeba wybierać opon na mokrą nawierzchnię, bo tutaj jest ten problem w tej grze, że nie widać wcześniej za bardzo jakie są warunki. Z tego co pamiętam i jest problem z wyborem dobrych opon, jeżeli chodzi o nawierzchnię. Ale już jest lepiej, bo chociaż wiadomo jakie są długie te odcinki. Ja mam miękkie opony, to teraz cwaniakujemy, bo jeszcze dobrze kleją. Gorzej będzie na tej pętli, gdzie będą twarde. Czuję się jakbym jechał jak dziadek, ale nie mam w ogóle pewności co do gripu na tym odcinku. Right 5 over crest, keep middle 50. Into right 5, short, into left 4, opens long. Oj. Odbiło. Into over crest, right 5, short, tightens, into right 4, break, into right 3, tightens. Powiem wam ciekawostkę, miałem ostatnio okazję posadzić Tomka Białego, czyli kierowcę, z którym jeździmy w Sejku. U mnie przed komputerem. Pierwszy raz tak naprawdę miał okazję przetestować jeżdżenie na VR-ze i widziałem, że był w szoku. Przejechał się kilka odcinków w Richardzie Berksie Rally. No i wciągło go, także misja wykonana, bo kolejną osobę prawie wciągnąłem do sim racingu. Nie lubię tych przejazdów przez wodę, bo nas hamują i bardzo łatwo w nich, w prawdziwym życiu przynajmniej, zniszczyć samochód, tak? Trzeba bardzo powoli wjeżdżać. Bo woda przy dużej prędkości, wiecie, to trochę z fizyki wynika, że woda się nie... tak naprawdę nie jest w stanie skompresować, tak? Na tej zasadzie cała hydraulika działa we wszystkich urządzeniach. No jeżeli z dużą prędkością uderzysz w taką wodę, no to jej cząsteczki nie są w stanie, nie wiem, ścisnąć się za bardzo i przez to mamy uszkodzenia, jakbyśmy uderzyli w ścianę albo w coś twardego w samochodzie. Wiecie, a ja jestem z pod Rzeszowa. Tak naprawdę teraz mieszkam w Rzeszowie od jakiegoś czasu, więc raj rzeszowski mam za rogiem i bardzo często obserwowałem tego typu sytuacje na sławnym przejeździe przez wodę Water Splashu w Lublinie właśnie, gdzie mega przygotowane fury nie dawały radę przeżyć przejazdu. Jak ktoś bardzo przegiął, no to tak jakby od uderzenia w wodę. Ale w innych przypadkach, nawet od tego, że rozgrzane do czerwoności tarcze hamulcowe czy turbo jak wpadało w wodę, która chłodziła te elementy, no nie przeżywały, tak? Na razie jest dobrze.
tak naprawdę sobie tą przewagę budujemy i dobrze zbudujmy jej jak najwięcej, bo potem jak zaczniemy dostawać na tych dłuższych odcinkach, to będzie z czego oddawać, żeby tam koło tego podium czy pierwszej piątki się zakręcić. Okej, pierwszy serwis przed nami. Tutaj to nawet aż szkoda tych miękkich opon nowych tak naprawdę. No ale wybierzemy je, bo na Epic Stage'u i na Power Stage'u no nie przejedziemy, myślę, całości na miękkich oponach. Najpierw naprawa fury. Wygląda to naprawdę dobrze. Wiecie, klucz to, żeby to przejechać czysto. No popatrzcie, ile się zużyły opony tutaj już po dużo krótszych odcinkach dwóch. Także tam muszą wjechać twarde. Okej. I ruszamy. Piękna puma umyta. Widzę mojego teammate'a jeszcze nie, ale myślę, za nią też się zaraz zabiorą mechanicy. O, nie wygląda tak źle, jak chodzi o warunki. Ale z tego, co pamiętam, potem ma zacząć padać. Ruszamy. 5, 4, 3, 2, 1, go! Square right, 30. O, tego odcinka w ogóle nie pamiętam, szczerze mówiąc. Tak, tamten wcześniejszy był na tyle charakterystyczny, że go pamiętałem, tak? Taki prawie railcrossowy odcinek. Trochę jak Mikołajki Arena. Właśnie, kurczę. Moi drodzy, WRC jest w Polsce w 2024 roku. Chyba na ostatnim odcinku też o tym mówiłem. Mam nadzieję, że się tam zobaczymy gdzieś, nie? No ja mam nadzieję, że się pojawię, bo super przeżyć coś takiego na żywo. Głupi błąd. Nieważne. No trudno. Za błędy się płaci. Piąte miejsce. Nie jest źle. Właśnie po to wcześniej nadrabialiśmy. Żeby móc sobie na takie błędy pozwolić. Okej, więc tu mamy noc i deszcz. Jest jeszcze ciekawiej. Na szczęście tylko jeden odcinek. W tych warunkach. Oj, i nie popatrzyłem, kto jechał przed nami. To był mój błąd. Opony w dobrym stanie. Ruszamy. 5, 4, 3, 2, 1. We're off. 15, widzieliście? Right 5, prawie doszło do fal startu. Zapomniałem ręcznego right zaciągnąć. 6, short, into left 6, short. Over crest, left 5, over bump, into left 6, short, keep in. Okej, szczerze nic nie widzę. Ale dobrze, na żywo też nie zawsze wszystko widać. O, teraz powinno być lepiej. Flat right, keep middle, over crest, right 6, short, into left 6, 30. Right 5, medium, and left 6, short, over crest, 100. Ale go przytrzymało w tej wodzie. Caution, hard break, square right, narrows, don't cut, into right 4, small cut. Mamy na tyle przewagi, że tutaj trzeba po prostu dojechać. O, jakiś taki błotny. Błotna część odcinka. Czuję, jak koła się tutaj, wiecie, zagrzebują. Więc nie chcę zbyt brutalnie redukować, żeby mieć trochę trakcji. Ale z drugiej strony na wyższych biegach auto nie odjeżdża, więc trochę muszę.
No a co do rajdu Polski, mówię, mam nadzieję, że praca pozwoli mi się tam pojawić. I naprawdę polecam każdemu, bo to nie jest jakoś mega drogo, biorąc pod uwagę to, co można tam zobaczyć i przeżyć. Chociaż raz w życiu warto być. Albo pojechać na jakąś inną rundę w WRC, tak? Ja sobie nie bardzo mogę pozwolić, żeby gdzieś pojechać za granicę. Mimo, że na zagraniczne rajdy jeździłem, kilka razy jeździłem na Węgry, na Słowację, na rajd Košic i naprawdę robi to wrażenie, zawsze. Ale ostatnimi czasy ciężko gdzieś wyjechać na WRC, więc to dla mnie będzie jedyna okazja, żeby te rajdówki znowu zobaczyć w akcji. No i powiem tak, warto. Tym bardziej, że tej obecnej generacji jeszcze nie miałem okazji na żywo zobaczyć. Bo ostatnie, jakie widziałem, to były w 2019 roku, czyli samochody WRC+, a nie Rally 1. O! Coś lepiej z pogodą. Right one, cut 80. Left two opens into left three opens. Into left four short over crest 30. Caution, left right two over gravel and right two tightens, bail in 200. To jest niesamowite. Naprawdę nie obniżałem poziomu trudności od Kenii. A całkowicie inaczej te czasy wyglądają, a uważam, że wcale lepiej nie jadę. No mam doświadczenie o tyle, że po tej długiej przerwie przejechałem ten jeden rajd więcej, ale to nie powinno aż tyle zmieniać, nie? Coraz więcej gameplayów się pojawia z nowego WRC. No, my niestety jesteśmy za małym kanałem, żeby dostać możliwość testowania przedpremierowo. Natomiast oglądałem od Jimmy'ego Brabanta kilka innych zagranicznych. I powiem to tak, że a nie mówiłem, to znaczy no gra nie wygląda źle, na pewno. Chociaż jest troszkę, według mnie trochę za bardzo przesycona kolorami, ale to inna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o jazdę, to tak mniej więcej wygląda to przynajmniej z boku, z gameplayów i z tego, co opowiadają ludzie, którzy mieli okazję jej dotknąć, że to cały czas nie jest symulator, o którym EA mówi od dłuższego czasu, tylko to jest taki Dirt Rally 2.0 z minimalnie poprawioną fizyką i lepszymi samochodami. Co za tym idzie? Czy to będzie taki pełną gębą symulator jak Richard Benz Rally? Na pewno nie. Ale za to szykuje się mega gra, jeżeli chodzi o doświadczenie rajdów i walki z samochodem, tak? Także będzie pewnie troszkę łatwiej niż w Ryśku. Wiecie, no to WRC też nie jest jakoś mega super realistyczne, a daje dużo fanu. W Dercie Rally 2.0 było dokładnie to samo, nie? Tam szczególnie na asfalcie można było wyczuć, że samochód powinien tak naprawdę zachować się troszkę inaczej. Najbardziej to odczuwam, jak właśnie gram na VR-ze, tak? Jeżeli włączę sobie jakiś odcinek w Czechach, w Ryśku. Mimo, że on nie jest też, mówię, najlepszy na świecie i nie ma nic lepszego, bo w porównaniu z innymi symulatorami torowymi, no to dużo mu jeszcze brakuje. To jednak czuję, że prowadzę samochód i wiem, co się z nim stanie, bazując na doświadczeniach z prawdziwego życia. W Dercie Rally 2.0 po prostu czujesz, jakbyś jechał na kodach, że to wszystko zawsze wyjdzie i jest łatwiej, tak? Przez to dużo bardziej ciśniesz i też można popełnić błędy. Z tym, że po prostu no nie czujesz tego, że to jest aż tak bardzo zbliżone do rzeczywistości. No i wygląda, że to WRC od EA też da nam mega dużo zabawy. Będziemy pewnie dziesiątki godzin z nim spędzać, bo odczucie jakby jazdy samochodem w WRC Rally 1. Odczucie całe, nie wiem, experience, tak? Całe doświadczenie będzie bardzo, bardzo spoko i będziecie mogli się poczuć. Ja zresztą też mam taką nadzieję, jak kierowca z najwyższej kategorii klasy Rally 1, z tym, że no, to nie będzie takie 1-1 symulacyjne. Co jest też, nie oszukujmy się, zrozumiałem, bo
Ja mówiłem na ten temat jakiś czas temu, że no to jest gra, która musi się przede wszystkim sprzedać szerszej liczbie osób, nie tylko 5 czy 10% świrów, którzy są mega nastawieni na realistyczne doświadczenia, a ludzi, którzy po prostu są kibicami w WRC i być może to jest ich pierwsza gra wyścigowa, pierwsza gra rajdowa, tak? I oni też sobie muszą tam poradzić. Ale ogólnie patrzę na to bardzo, bardzo pozytywnie, bo no te przedpremierowe pokazy naprawdę robią wrażenie, plus te przejazdy streamerów, youtuberów, którzy mieli już do gry dostęp, nie? Z tym, że no po prostu nie zaskoczyłem się za bardzo, jeżeli chodzi o to, jak ta gra będzie, jak ją będzie czuć, tak, na kierownicy. Jedyne, co mnie bardzo zaskakuje, to to, że w tym nowym WRC jest naprawdę silnik Unity, tak? Więc nowy silnik. Bardzo, bardzo jest zbliżona wyglądem do EGO Engine, z którego do teraz korzystało Codemasters. A z tego co widziałem, bywają też problemy z optymalizacją. Więc zobaczymy, jak będzie to wyglądało z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o nagrywanie. Bo nawet jeżeli PC uciągnie wszystko na high czy ultra, to przy nagrywaniu być może będę musiał dla was troszkę zejść z ustawień. Znowu się rozgadałem. Ruszamy na nasz Epic Stage 14-kilometrowy. To jest akurat rzecz, którą naprawdę WRC od EA będzie mogło dużo zmienić, bo tam z tego co słyszałem odcinki mają mieć po 30 km. No i to będzie myślę kosmos. I do tego są te rajdy, które są zbliżone do prawdziwych rajdów, które istnieją gdzieś tam na świecie, ale nie są w WRC, więc nie mają do nich tak naprawdę licencji. Więc nazwali je różnymi, nie wiem, takimi wymyślanymi nazwami, tak? Fikcyjnymi. I będzie można się przejechać różne rajdy, które będą miały charakterystykę rajdów, które naprawdę istnieją, ale nie będą się tak nazywać, będą po prostu rajdami w stylu, nie wiem, rajd Oceanii, z tego co widziałem, czy rajd Skandynawii, tak? Gdzie myślę, jak już się przejedziemy te odcinki, to będzie nam bardzo łatwo rozpoznać, co to naprawdę jest za rajd i co on ma reprezentować. Więc myślę, że tam głównie będą fikcyjne nazwy, a charakterystyka jakichś prawdziwych rajdów zostanie przeniesiona. Tu staramy się ominąć kałużę. Oj, spin. Jest, powiem tak, naprawdę czuć, że to są twarde opony. Znowu się trzeba będzie trochę przestawić. No nic nie poradzę, nie wgryzają się w to błotko. Gaz, 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 gaz. No bez przesady, aż takie twarde są te opony, że się czujemy, jakbyśmy jechali po lodzie. Po prostu przejedźmy to spokojnie. Mamy dużą przewagę. Ale pod sterowny. Trzeba by się coś pobawić z dyferencjałem z tego co widzę, no ale to już na następnych zawodach. Caution, hard break, square right into square left, 30. Over tarmac, caution, square right into right 4. Spokojnie z gazem. Into left 4, opens over bump, 80. Left 3, 150. Right 1, cut, 80. Na okrągło, dobrze. Po wyścigowemu.
into left 4 short over crest 30. Caution, left right 2 over gravel and right 2 tight bail in 200. Już było blisko. Flat right 100. Right 5 bumpy into over crest, right 5 medium, keep in. Left 5 over crest, keep middle into left 5, tightens. Oj. Ale kałuża na cięciu. Into right 5, keep into left 5, short. And right 5, keep into left 5, medium, 100. Left 4 short and left 5 short. Co tu się stało? Nie wiem, czy to widzieliście. Właśnie mieliśmy znowu wrzucenie gry do pulpitu. Dobrze, że tym razem się nie skraszowała, a tylko mi się zminimalizowała. Zobaczmy, czy będzie dalej to jechać. Ostatnio mam właśnie... Już drugi rajd pod rząd są jakieś problemy ze stabilnością, nie wiem dlaczego. No ale dobrze, że nie jest tak jak przy Power Stage'u, przepraszam, przy odcinku testowym. Nie, na pierwszym odcinku dzisiaj musieliśmy powtarzać, tak, tak. Tym razem wam zostawię nagranie z tego, jak to wyglądało, żebyście mogli sobie to zobaczyć. Żeby nie było, że ściemniam, że wypadł gdzieś, a potem uciął, nie? Left 4 short into right 5 short 30. Spokojniutko z gazem. Chociaż spokojniutko. Wiecie, w tej grze cały czas jest ten błąd, że jeżeli mam poniżej 80% gazu, to tak jak teraz widzicie, silnik nie reaguje. Dopiero muszę dać na full, żeby on jechał. Więc tutaj na przykład płynne pracowanie gazem jest niemożliwe. To jak teraz widzicie, pół gazu mam? Nic. Muszę go wcisnąć do 80%, żeby auto jakkolwiek reagowało. Bo na pewno ktoś z was ogląda ten onboard mój i mówi, kurczę, przecież gość cały czas ma full gaz wciśnięty. Co to za praca na przepustnicy? Trzeba płynnie dodawać gazu, płynnie wciskać hamulec, żeby robić trail braking. No, w tej grze to jest utrudnione. Ona rozumie tylko full albo nic, na jakieś 80%. Do tego momentu nic się nie dzieje, tak teraz widzicie, pół nic. Muszę dać pełny, nie? Ale się do tego przyzwyczaiłem, to tylko takie chciałem wytłumaczyć, że jeżeli ktoś analizuje moją pracę nóg, a jest to pokazane, żeby dla tych, którzy nie wiedzą, o czym mówię, poniżej naszego prędkościomierza i wskaźnika biegów macie taką zielony paseczek, to jest tyle, ile dodaje gazu, a czerwony to jest mój hamulec, tak? No tak, informacyjnie tylko. And left 3 into flat left, narrows. Into right 5, very long, tightens 4 into flat left. Over crest, left 4, keep in. Over crest, left 3, narrows, into right 3, tightens. Into left 5 over crest, into right 5, 30. Hard break, square right, rock in, 30. Jump into left 4. Right 3, keep into left 3, narrows. Into left 3, long. And right 2, into left 3.
tutaj trzeba uważać na te pieńki na zewnątrz, bo myślę, że spotkanie się z nimi. Oj, tak jak teraz, przed chwilą dużo. O mało do tego nie doszło. Mogłoby się źle zakończyć. Moglibyście mieć jeszcze, szczerze mówiąc, od gry wskazanie, kiedy używam ręcznego. A tego nigdzie nie widzę. Ale jeśli tak macie wystarczająco dużo informacji, żeby ocenić, że szału nie robię. Ej, od czego uszkodzenie zawieszenia? Co jest? Przecież przejechaliśmy to bardzo, myślę, grzecznie. Dobrze, że już tylko power stage przed nami. Ale lewy przód się uszkodzi. Pięknie. Mamy to. Najdłuższy odcinek rajdu. Bez przygód, nie licząc tej spowodowanej tym, że gra stwierdziła, że super pomysłem będzie przejść do pulpitu. Okej, i ostatni odcinek. Or stage. Fajnie by było tu jakieś punkty złapać, bo w Kenii był tragiczny. Ale mamy jeszcze dwie zapasowe opony. Miękkie. Moglibyśmy je wykorzystać. Boję się dać je na przód albo na tył tylko. Bo może być wtedy problem z przyczepnością właśnie albo przodu, albo tyłu. Będzie albo podsterowny, albo nadsterowny. Zróbmy to na kubice z Jana Rayleigh 2013 bodaj. 13 chyba to było, tak. Nie, później, przepraszam. 2014, 15. I załóżmy opony na krzyż. Ruszamy. What? Co tu się stało? We're off. Left 5, don't cut, and right 5, short. Left 4, short, into right 5, short. Co czas mi się nie podoba? To, że to zawieszenie zostało uszkodzone, naprawdę w nic nie uderzyliśmy. Chyba, że gra symuluje po prostu awarie. Takie randomowe jak w prawdziwym życiu. Postaram się za dużo nie odzywać i skupić na tym, żeby coś tutaj może delikatnie bardziej przycisnąć, żeby jakieś punkty z tego sparcage'u wyciągnąć. Bo to dla nas w kontekście całego sezonu bardzo ważne. Right 6, medium, tightens, into left 5, tightens 3, short, narrows. Into left 5, into left 2. Into left 3 and flat right, 80. Over crest, left 5, short, into right 6, tightens 3, short. Into over crest, right 3 and left 4, keep in. Right 3 short. And left 3 into flat left, narrows. Into right 5, very long, tightens 4, into flat left. Over crest, left 4, keep in. Over crest, left 3, narrows, into right 3, tightens. Into left 5, over crest, into right 5, 30. Hard break, square right, rock in, 30. Jump into left 4. Right 3, keep into left 3, narrows. Into left 3, long. And right 2, into left 3. Tył miał ochotę opuścić czat, teraz też.
Right two long, don't cut, tighten, square right, bail in, 120. Bumpy into left two and right three. And left six into right two. Into left three, keep in, 30. Big jump and right five, short. Into left two, tightens, don't cut. Into right four, 50. Right five and finish. Wygląda na to, że po prostu sztuczna inteligencja w tej grze nie radzi sobie aż tak dobrze na mokrej nawierzchni jak na suchej, co bardzo cieszy. Czyżby udało się wygrać? Tak, mamy punkty za Power Stage. I mamy punkty za cały rajd, co bardzo cieszy. No i pięknie. Podium. Nie wiem dlaczego wyblurowali moje nazwisko na samochodzie. Pewnie w taki sposób jakieś prawo złamałem w Estonii. No ale jesteśmy. Oj, nie widziałem, że trzeba wcisnąć czwórkę i przytrzymać. Bo mi kierownica zasłaniała. Dobra, wracamy na dobrą ścieżkę, żeby zdobyć mistrzostwo w tym sezonie. Raczej go nie zdobędziemy, nie zdążymy, bo za niedługo wyjdzie nowe WRC. Ale może w międzyczasie tą karierę skończymy, bo nie lubię niezamkniętych spraw zostawiać. Mnóstwo naklejek, super. To mnie akurat denerwuje w tych grach. Za moich czasów, wiecie, Colin 2, potem Colin 5, w międzyczasie jakieś Rally Trophy i tak dalej. Po prostu za zwycięstwo odblokowywało się następne samochody, a nie naklejki na samochód, no ale dobra. Słuchajcie, no i to by było na tyle w tym odcinku. Tak jak mówiłem, postarałem się, żeby to było w miarę szybko i sprawnie. Ciężko mi się było powstrzymać, żeby za dużo znowu nie mówić, ale no cóż, taki już jestem. Już się zdążyliście do tego przyzwyczaić. Jak widzicie, następny rajd mamy Finlandia i potem rajd Belgii. Myślę, te dwa jeszcze zdążymy w tej grze przejechać. Zobaczymy, jak będzie potem z Grecją, Nową Zelandią, Japonią, bo tu już może być problem. No ale na razie jest improvement, tak? Udało się jakoś rajd wygrać. Tak jak mówiłem, nie dotykałem poziomu trudności. Ostatnio dostawałem po 10 sekund na odcinku, teraz wygrywałem po 20. To jest jeden z minusów tej gry. Ale fan był naprawdę spoko. Jak zawsze dziękuję za to, że byliście ze mną, że chciało wam się oglądać. I cóż, widzimy się następnym razem. Hejka!